Dobry wieczór Państwu, witam jeszcze raz bardzo serdecznie na tym cyklu spotkań, w którym obracać będziemy się w kręgu spraw, o których mówimy wciąż, stale do nich wracamy, do pojęcia tego, co dla nas wspólne, co nas łączy, do pojęcia ojczyzny, patriotyzmu i tego, co w doświadczeniu historycznym naszej wspólnoty, może szczególnie, a może nie szczególnie, może po prostu w doświadczeniu historycznym każdej wspólnoty także występuje. To jest nad pojęciem zdrady tej wspólnoty, opuszczenia, jej obumierania i jej regeneracji, zmartwychwstawania to, czy odrodzenia. To właśnie są tematy, które chciałem wpisać, oczywiście w konkretne wydarzenia historyczne do nich nawiązując. Dziś chcę zacząć od takiej kwestii najbardziej, jak mi się wydaje, podstawowej. Skąd się bierze i co znaczy pojęcie patriotyzmu? Oczywiście wciąż wracamy myślą do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. I w tym kontekście także możemy zastanawiać się nad tymi kwestiami, które poruszam jakby na takim szczeblu trochę ogólnym, trochę historycznym, ale wciąż z tymi nawiązaniami, które w głowach nam kołaczą, które się łączą gdzieś w głowach z tym, co dzieje się tu i teraz. Warto sobie uświadomić, kiedy zastanawiamy się nad pojęciem korzeni patriotyzmu i tak jak zaproponowałem, próbujemy, w każdym razie ja próbuję wskazać istotne pojęcie, nie tylko metaforę, ale pojęcie, które prowadzi do patriotyzmu, dom jako ważne, kluczowe tutaj, to warto uświadomić sobie, że dom przecież pojawia się w historii ludzkiej nie od początku. Dom jest wynalazkiem. Dom pojawił się na pewnym etapie rozwoju wspólnoty ludzkiej. Na początku byliśmy nomadami, nie mieliśmy domów. Dom jest wielkim osiągnięciem, można by powiedzieć cywilizacyjnym, gdyby nie to, że słowo cywilizacja, tak jak my go najczęściej używamy, jak my je używamy, zostało właściwie na nowo zdefiniowane w XVIII wieku przez mownych Francuzów. I jeszcze do tego zresztą wrócimy. Jakie znaczenie ma dom na drodze do patriotyzmu, do tej szerszej wspólnoty? Myślę, że warto porównać dom z namiotem. Namiot też, czyli jaskinia najpierw, w której się chronimy przed burzą, deszczem, wichrem, jest schronieniem, z którego wychodzimy szukać pożywienia, gdzieś polować. Zmieniamy miejsce, bo w tych prymitywnych warunkach, jak rozwijały się pierwsze wspólnoty ludzkie, przecież nie dało się utrzymać bez rolnictwa. Rolnictwa jeszcze nie było na jednym miejscu. Przepraszam za przypominanie tych rudymentów historycznych, ale one moim zdaniem są ważne, żeby zrozumieć znaczenie domu. Kiedy budujemy dom, to budujemy go jako coś trwałego w momencie, kiedy możemy oswoić ziemię wokół siebie, kiedy stajemy się ludźmi osiadłymi, kiedy możemy zapracować na siebie, na tych, którzy są wokół nas i stworzyć wspólnotę wielopokoleniową, taką, w której mamy dla kogo przekazać to dziedzictwo. Domu nie budujemy tylko dla siebie. Najczęściej dom, tak jak powstawał historycznie, powstawał z myślą o następnych także pokoleniach. To jest właśnie część dziedzictwa, materialna część dziedzictwa, wyodrębniona ścianami, wewnątrz których można ozdabiać, dodawać, przebudowywać, zmieniać układ wewnętrzny. To już kolejne pokolenia mogą nad tym pracować. Ale to właśnie poczucie ciągłości razem z domem związane, poczucie dziedziczenia, przekazywania, wielopokoleniowości stanowi o tym, że dom staje się miejscem coraz ważniejszym,
coraz potencjalnie piękniejszym. Wiemy oczywiście, że i na ścianach jaskiń pojawiały się i niektóre dotrwały do dnia dzisiejszego piękne malowidła, ale dopiero dom oczywiście pojmowany także jako dom Boży, świątynia ludzką ręką wznoszono dla Boga, staje się miejscem wyjątkowej urody, urody nieulotnej, ale urody tworzonej z myślą o kulcie, który staje się kulturą także. To również jest jedna z funkcji domu, tego ze ścianami, tego trwałego, tego, który nas łączy w pewną wspólnotę budujących. Budowanie buduje, dzielenie dzieli. To jest stale przypominana banalna prawda. A więc kiedy budujemy dom, kiedy później go przebudowujemy, przekazujemy dalej, budujemy zarazem poczucie wspólnoty. Ta historia domu jako miejsca, w którym konstruuje się, tworzy się wielopokoleniowa rodzina i myśl o przekazywaniu tego dziedzictwa dalej w formie materialnej, poszerza się na szerszą wspólnotę, wspólnotę polityczną w końcu. Ale poszerza się tylko wtedy na sposób, który można porównać z domem, kiedy jesteśmy wolnymi współgospodarzami tej szerszej wspólnoty. I przykładem takiej wspólnoty szerszej jest, przykładem najczęściej w naszym kręgu cywilizacyjnym przywoływanym, jest polis grecka. Jest ta wspólnota polityczna, której mieszkańcy różnych domów, ci właśnie, którzy mieszkają gdzieś, prawda, rozrzuceni wokół pewnego centrum, rynku, spotykają się i decydują o sprawach wspólnych. Ten rynek, to miejsce, gdzie się spotykają, to jest właśnie jakby widomy zwornik tego domu. A niewidzialnym, ale najważniejszym zwornikiem jest to, że podejmujemy wspólnie decyzje o naszej wspólnocie. Instytucjonalizujemy to, tworzymy pewne reguły. Tak rodzi się demokracja jako instytucja, rodzi się republika, polis. Oczywiście są także monarchie, gdzie silniejszy jest ten czynnik relacji władzy, w których trudniej się zadomowić we wspólnocie politycznej, bo nie ma wspólnoty, jest król i są poddani. To jest innego typu wspólnota. Może tak raczej powiedzmy ostrożniej, żeby nie narazić się monarchistom. Otóż daję ten przykład polis, żeby pokazać szybko, jak następuje, jak może nastąpić kryzys tej szerszej wspólnoty, której poczucie przywiązania jest równie silne jak przywiązanie do własnego domu. Gotowość obrony murów własnego domu, w którym jest rodzina, tradycyjnie to mężczyźni bronili kobiety zagrożone ewentualnie gwałtem, atakiem, kiedy przychodzą obcy zaatakować ten dom, obrabować, to wtedy właśnie bronimy go. Wszystko jedno zresztą, czy mamy do czynienia z matriarchatem, czy patriarchatem, ktoś broni, czy wszyscy bronią tego domu, żeby inni, ci słabsi w każdym razie, kto jest słabszy, starsi, dzieci, nie ulegli gwałtowi, nie ulegli przemocy, która przychodzi z zewnątrz. Po to są mury, żeby wyodrębnić to, co nasze, gdzie możemy gromadzić to, co nasze, gdzie możemy czuć się bezpiecznie, gdzie czujemy się u siebie i dlatego to bronimy. Tak poszerzone poczucie, czy rozszerzone na wspólnotę polityczną, polis, ulega kryzysowi, kiedy okazuje się, że polis nie jest już skuteczna, nie jest w stanie bronić swoich murów. Przychodzi potężniejszy od nich przeciwnik, barbarzyńskie mocarstwo z północy, Macedonia, podbija je wszystkie i już nie decyduje się o niczym na rynku w Atenach, czy gdzieś w którymś z państw miast na Peloponezie, wsparcie, wszystko jedno w jakim z tych dumnych wcześniej miast greckich, zabrane zostaje poczucie gospodarowania u siebie, bo decyzje polityczne zapadają gdzie indziej. Zapadają na odległym, przesuwającym się zresztą wraz z monarchą, z władcą dworze. Ten już jedzie podbijać Afganistan, Indię, Egipt i nie ma już żadnego związku
bezpośredniego z polei, z tymi państwami, miastami. Tak tworzy się, zamiast polis, tworzy się poczucie kosmopolis. To znaczy miasta świata. Świat jest naszym domem. Oczywiście to jest też doświadczenie wszystkim nam w jakimś stopniu bliskie, że przecież cały świat, Boży świat, jest darem, z którego korzystamy razem, niezależnie od tego, w jakim domu się urodziliśmy. Ale w pewnych szczególnych warunkach politycznych, a raczej pozbawiających politykę, głos obywatelski, politykę obywatelską znaczenia, to doświadczenie kosmopolis, kosmopolityczne staje się ważniejsze. Tak właśnie było z kryzysem greckiej polis, nastaniem czasów wielkich monarchii, potem imperiów. Wtedy także rodzi się pytanie, a może ta polityka nie jest ważna, może ta wspólnota nie jest ważna, liczy się tylko ta wspólnota ogólnoludzka. Oczywiście ona jest dla nas ważna, a może nawet najważniejsza, jak przypomina nam o tym religia. Mówił o tym także stoicyzm powstały właśnie w reakcji na te zmiany czasów epoki helenistycznej, że nie ma sensu się przywiązywać do danej wspólnoty politycznej, bo gdzie indziej też mieszkają ludzie i to nie ma znaczenia, czy jesteśmy stąd, czy stamtąd. To właśnie doświadczenie imperialne, które miesza wszystkie te miejsca, obyczaje, rasy, powoduje, że zanika poczucie wspólnoty politycznej, ojczyzny i dominuje poczucie świata, w którym wszyscy jesteśmy po prostu wędrowcami, przypadkowo rzuconymi w dane miejsce. Otóż mówię o tym doświadczeniu kosmopolitycznym, by powiedzieć, że ono przecież powstało bardzo dawno, jest doświadczeniem dawnym, jest jakąś alternatywą dla pojęcia domu, zadomowienia politycznego w danej wspólnocie politycznej. Bo dzisiaj wciąż słyszymy, że to powinien być nasz wzór, powinniśmy oderwać się od naszego zaścianka, tak się definiuje ten dom polityczny, z którym przez pokolenia byliśmy związani, bo to jest coś za ciasnego, zbyt nas ograniczającego, zburzyć te mury, prawda, i otworzyć się na szeroki świat, nie myśląc o konsekwencjach dla domu, bo nie dom jest ważny, tylko ta wspólnota całego świata. Oczywiście można powiedzieć, że to jest też element jakby doświadczenia wiekowego, wieku ludzkiego. To Kazimierz Brodziński powiedział żartobliwie, że kiedy człowiek jest młody, cały świat jest dla niego domem. Kiedy człowiek jest stary, dom staje się dla niego całym światem. Myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale to, co chciałem tutaj zasygnalizować jako refleksje do ewentualnego rozważenia w kontekście tych wyborów, które odbyły się dwa dni temu, do jakiego stopnia możemy interpretować wysoki udział w wyborach, formalny wskaźnik, bardzo ważny i bardzo pozytywnie na ogół oceniany, prezydent Andrzej Duda i wszyscy inni zresztą politycy wzywali do masowego udziału w wyborach, interpretując to w ten sposób, że to jest miara naszej dojrzałości demokratycznej. Tak było we wspólnotach politycznych, gdzie właśnie udział w życiu politycznym czynny świadczył o tym, że obywatele są zainteresowani współdecydowaniem o swoim losie. Zwróćmy jednak uwagę na pewnego rodzaju niekonsekwencje w tej próbie interpretacji, jeśli zderzymy ją, skonfrontujemy ją z doświadczeniem wyborów, które przecież są równolegle, znaczy nie dosłownie, nie teraz dwa dni temu, ale przeprowadzane także periodycznie, co 4 lata, do instytucji politycznej czy postpolitycznej, to jest pytanie otwarte, ale o coraz większym, a może nawet dominującym znaczeniu, coraz więcej zależy w naszym życiu od tej instytucji, w której
wyłanianiu także przecież bierzemy udział. Mam na myśli wybory do Parlamentu Europejskiego. Tam, o ile mi wiadomo, ten wskaźnik zawsze był dużo, dużo niższy niż w wyborach parlamentarnych do parlamentów krajowych, do polskiego Sejmu na przykład. Więc jak to jest? Tam, gdzie więcej rzeczy się dzieje ważnych dla naszej przyszłości, gdzie wpływa coraz bardziej na to, co dzieje się w Warszawie, w Przemyślu, w Gliwicach, czy gdziekolwiek jeszcze indziej na terenie Polski, decyzja parlamentarzystów w Strasburgu czy w Brukseli. Ale nie bardzo jakoś nas to animuje, nie tak bardzo w każdym razie jak ostatnie wybory. I tam chodzimy mniej, rzadziej. Natomiast tutaj rzeczywiście poszło bardzo dużo ludzi, 75%, silny mandat wyborczy dla tych wszystkich, którzy dostali te głosy i weszli do parlamentu. Otóż myślę, że na dwie okoliczności tutaj można zwrócić uwagę. Pierwsza to pytanie, na ile wybory zawsze, czy zwłaszcza tym razem, to są znów kolejne dwa pytania, są pewnego rodzaju, czy stają się pewnego rodzaju happeningiem, akcją, tak jak no to we współczesnym świecie elektronicznym są takie akcje, prawda, internetowe, że w jednym miejscu się pojawimy. O, na przykład to w Berlinie była chyba kilka tygodni temu taka akcja, że ludzie psy się pojawili w jednym miejscu i szczekali kilka tysięcy takich ludzi psów w Berlinie, prawda? Więc broń Boże, nie chcę powiedzieć, że to jest to samo, co wybory w Polsce, ale chodzi mi o to, że coraz bardziej tego rodzaju technika mobilizacji ma znaczenie w wyborach. Być może zawsze jakieś techniki miały znaczenie w wyborach, w demokracjach, w wyborach politycznych, ale być może teraz coraz bardziej jedna strona, niektóre strony w różnych krajach tej walki politycznej uczą się coraz lepiej wykorzystywać te instrumenty, żeby zmobilizować elektorat do udziału w akcji. Nie w odpowiedzialności codziennej, w której przemyśliwujemy codziennie, co będzie dobre dla Polski w kontekście polityki międzynarodowej, w kontekście polityki gospodarczej, w kontekście relacji z sąsiadami. Tylko jesteśmy zmobilizowani przez jakąś akcję opartą na emocjach. Jednorazowo, oczywiście przygotowywanych konsekwentnie długofalową dominacją w mediach, ale jednorazowo jakby pobudzaną szczególnie. Musicie wziąć w tym udział, a potem będziecie mieli święty spokój, prawda? Będziecie mogli wrócić do swoich zajęć. To jest, myślę, interesujące zagadnienie. Być może ze strony tych, którzy przegrali te wybory, odpowiedzią będzie lepsze przygotowanie emocjonalnej akcji w następnych wyborach. Nie wiem, czy to możliwe, bo do tego potrzebne są właśnie jeszcze narzędzia kształtowania świadomości, podatności na tego rodzaju akcje, jakie daje kontrola nad największymi portalami internetowymi, jakie daje kontrola w mniejszym stopniu coraz bardziej, ale także nad telewizjami. A w tym zakresie, jak wiadomo, przez ostatnich 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nic nie zrobiło. Taka jest prawda. To znaczy nie wykazało się żadnymi osiągnięciami poza przejęciem i dosyć takim, powiedziałbym, topornym używaniem telewizji publicznej. To są no, takie myśli, które na marginesie jakby głównego nurtu, o którym chcę mówić, przychodzą mi do głowy, ale przecież zastanawiamy się, jak zrobić, żebyśmy byli obywatelami nie tylko w wyniku jednorazowej akcji zmobilizowani na zasadzie bucket challenge, czy jakoś tak się to nazywa, prawda, w tych akcjach internetowych, czy ice water bucket, tylko na zasadzie właśnie takiej bardziej dojrzałego uczestnictwa w decydowaniu opartym na argumentacji, na racjonalnej wymianie poglądów. Pewnie coraz trudniej będzie, ale mówię o tym, jak kształtował się dom szerszy, wspólnota polityczna i jak teraz
pozory jej, być może tylko pozory jej są odtwarzane. To są tylko znaki zapytania. Otóż ta wspólnota polityczna, do której chciałem wrócić, wspólnota polityczna domu, który przekształca się w szerszą wspólnotę, oczywiście ma inne czynniki poza ścianami, murami, federacją domów, powiedziałbym. To jest oczywiście wspólnota budowanej kultury, stylu, w którym te domy budujemy, podobnego jakoś, wyróżniającego się na tle innych, lub zaniku tego stylu, wtedy łatwiej o kosmopolityzm. To jest oczywiście kwestia podobieństwa języka najczęściej, choć nie zawsze. Przecież wiadomo, przykład Szwajcarii jest tutaj najczęściej przywoływany, że można taką wspólnotę zbudować kilkujęzyczną. Jest oczywiście także kwestia wiary, wspólnej religii, która, jak samo to słowo łacińskie znaczy, łączy nas, wiąże, lub jej rozwiązywania, lub współżycia, koegzystencji kilku religii. To jest także oczywiście ważne w życiu wspólnoty. To, co najważniejsze dla wspólnoty, niezależnie od tego, czy jest ona tylko naszym domem rodzinnym, czy jest tą szerszą wspólnotą, to jest poczucie oswojenia. Jesteśmy u siebie. Czujemy się u siebie. A gdzie indziej, kiedy wyjdziemy z domu, możemy się czuć dobrze, jako turyści, podziwiać różne miejsca, możemy cieszyć się gościnnością innych ludzi, innych domów, innych wspólnot, ale nie jesteśmy u siebie. To jest poczucie, które wyróżnia dom i wspólnotę polityczną, którą jako dom, czy wspólnotę polityczno-kulturową, w której jako dom, jako jego gospodarze się czujemy, jako dom interpretujemy i jako współgospodarze się czujemy. Gdybyśmy mogli najpiękniej chyba nie tyle zdefiniować, ile zilustrować to poczucie zadomowienia, ile ono znaczy, to chyba w takim momencie też jak teraz warto przytoczyć słowa nie pierwszej księgi do Pana Tadeusza, bo polecałem oczywiście Pana Tadeusza jako dzieło szczególnie ważne dla naszego poczucia zadomowienia w polskości i dla opisu domu polskiego. Ale mam na myśli epilog Pana Tadeusza, napisany już po wydaniu, pierwszym wydaniu Pana Tadeusza, dopiero do drugiego wydania dołączony, ale przecież tak wymownie przedstawiający tęsknotę za domem utraconym. Ludzi, którzy utracili ten dom. Pozwolę sobie przeczytać, przepraszam, nie jestem oczywiście uzdolniony aktorsko, więc to drewniany rodzaj recytacji, ale tylko gwoli przypomnienia. Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i całej przyszłości, jedna już tylko jest kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka. Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie, niezaburzony błędów przypomnieniem, niepodkopany nadziei złudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem. Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał, te kraje rad bym myślami powitał. Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie. Małe i piękne, jadowite rzucił, ku pożytecznym oka nie odwrócił. Ten kraj, szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak on był nasz własny. Jakże tam wszystko do nas należało, jak po nim wszystko, co nas otaczało. Od lipy, która koroną wspaniałą całej wsi dzieciom użyczała cienia, aż do każdego strumienia, kamienia, jak każdy kątek ziemi był znajomy, aż po granice, po sąsiadów domy. Bo któż tam mieszkał? Matka, bracia, krewni, sąsiedzi dobrzy. Kogo z nich ubyło, jakże tam o nim często się mówiło. Ile pamiątek, jaka żałość długa, tam, gdzie do Pana przywiązańszy sługa, niż w innych krajach małżonka do męża. Gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża, niż tu syn ojca. Po psie płaczą szczerze i dłużej, niż tu lud po bohaterze.
I przyjaciele w ten czas pomogli rozmowie i do pieśni rzucali mnie słowo za słowem. Jak bajeczne żurawie lecąc nad ostrowem, nad zaklętym pałacem przelatując wiosną i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną, każdy ptak chłopcu jedno pióro zrzucił, on zrobił skrzydła i do swoich wrócił. To pojęcie swój, swoje, nasz własny, wszystko tu do nas należało. To jest właśnie definicja domu. I to właśnie skojarzenie z rodziną, bezpieczną rodziną, bezpieczeństwem, które daje rodzina, opieka rodzicielska, które daje w dzieciństwie, w szczęśliwym dzieciństwie, taka właśnie atmosfera, jaką w nieporównany sposób opisuje tutaj Mickiewicz. A jednocześnie jest na koniec ten kontrast, że tak było w naszym kraju, w naszym domu, w naszym dzieciństwie, a teraz w innych krajach jest inaczej. Nie ma tego przywiązania, nie ma takich emocji, takich uczuć. Tu popsie płaczą szczerze i dłużej niż, znaczy tam, czyli u nas, niż tu lud po bohaterze, prawda? Otóż to przeciwstawienie przestrzenne, emigracja, jesteśmy we Francji, a opłakujemy utraconą Litwę, ojczyznę, w istocie możemy odczytywać jako porównanie dwóch faz istnienia i dekompozycji domu. Był dom, było poczucie bezpieczeństwa, było poczucie wspólnoty, oswojenia, a teraz już myślimy o tym jako o czymś obcym, z dystansem, odsuwamy się od tego. Teraz my jesteśmy na zachodzie, jesteśmy nowocześni. Myślimy tak jak ci, których opisywał Mickiewicz w tym kontraście, jak ci, co nie płaczą już po bohaterze. To doświadczenie, które przeżywamy na pewno w ostatnich kilkunastu, może już nawet kilkudziesięciu latach bardzo mocno, co najmniej od czasu zdefiniowanego jakoś, nie chcę wyolbrzymiać znaczenia tego tekstu, ale symbolicznie teraz jest on ważny, kiedy Donald Tusk ogłosił swój esej w 1987 roku o polskości jako nienormalności. Tytuł był inny, ale tam padły te słowa. To było właśnie to poczucie dystansowania się od tego domu, który wcale nie jest szczęśliwy, którego wcale nie wspominamy tak dobrze, który wiąże się z kłopotami, który wiąże się z jakąś odpowiedzialnością, z wymogiem heroizmu w jego obronie, a tego już nie chcemy, mamy dość, jesteśmy zmęczeni. Ten głos wyrażał bardzo precyzyjnie wtedy Donald Tusk w imieniu, nie swoim tylko, ale jak widzimy w imieniu nadchodzących pokoleń, dużej ich części. Ta nowa perspektywa spojrzenia na dom i na wspólnotę szerszą, na ojczyznę, nie zrodziła się oczywiście w roku 1987. Czy w okresie, można tak powiedzieć, znużenia już skutkami stanu wojennego, tej nierozliczonej do dzisiaj w ogóle zbrodni, która nie polega tylko, w cudzysłowie tylko, na zabiciu 100 czy ponad 100 osób, ale polega na zabiciu wspólnoty polskiej, rozbiciu tej wspólnoty, wypędzeniu najbardziej aktywnych tych, którzy mogli wyjechać na zachód i zdeptaniu nadziei, przygięciu do ziemi, do takiego właśnie ideału, który zaprezentowany został w miesięczniku Znak w listopadzie 1987 roku. Ideału polskości jako nienormalności. Ta historia jest znacznie starsza, znacznie głębsza. I do niej w polskim przypadku, czy na polskim przykładzie za chwilę nawiążę. Ale zanim odtworzę to, co wydaje mi się początkiem tego kryzysu poczucia domu, polskości, oswojenia w polskości i
co oceniam jako początek spojrzenia, w którym dom zaczyna się jawić jako nienormalność, jako gorszość, jako coś, z czego warto zrezygnować raczej niż upierać się przy jego trwaniu i jego obronie. Otóż zanim przejdę do tej historii, jak ona się rozwijała wedle mojej interpretacji w dziejach polskich, pozwolę sobie wrócić na chwilę do definicji. Definicji tym razem nie domu, bo to słowo z łaciny pochodzące oczywiście chyba mogę skwitować tak jak ksiądz Benedykt Chmielowski konia w swojej encyklopedii, czyli w Nowych Atenach. Dom jaki jest, każdy widzi. Każdy ma swoje wyobrażenie domu. Ale bardziej abstrakcyjne pojęcie ojczyzny chciałem osadzić na kośćcu kilku definicji, jakie zostały stworzone w historii naszego języka. Te skojarzenia najstarsze w polskim języku wskazują po prostu na majętność ojczystą, spadek ojcowski. Łukasz Górnicki w Dworzaninie, czyli w XVI wieku, pisał, że przez ojczyznę rozumie się, cytuję, to, co gruntu komu ojciec jego zostawił. To jest właśnie ten element spadku, dziedziczenia. To jest ważne i w przypadku domu, to dom kształtuje to poczucie dziedziczenia, budowa domu, jego przekazywanie następnym pokoleniom. I to jest także ważne w tym szerszym już gospodarstwie ziemskim. W pierwszym nowoczesnym, można powiedzieć, słowniku języka polskiego, jaki stworzył Samuel Bogumił Lindę na początku wieku XIX, na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. W tomie trzecim, wydanym w roku 1809, hasło ojczyzna umieścił między słowami, taka jest akurat logika języka polskiego. Ojczyzna pojawia się między słowami ojarzmić, a ojuczyć. Oba wskazują na ciężar, na poważny ciężar, jarzmo trudnego obowiązku. To dobre miejsce, dobry kontekst dla zrozumienia pojęcia ojczyzny. Niektórzy chcieliby właśnie to jarzmo zrzucić, ten ciężar zamienić na nieznośną lekkość bytu. Lindę dodawał do pojęcia ojczyzny definicję patrioty. Pojęcie patriota pojawia się dopiero w XVIII wieku, tak szerzej. Pierwsze nieśmiałe próby w XVII wieku, co odkryłem z pewnym zdziwieniem i satysfakcją właśnie już w XVII-wiecznych źródłach, ale najczęściej przyjmowało się, że to dopiero od XVIII wieku ujawnia się to pojęcie patrioty i patriotyzmu, chociaż oczywiście samo pojęcie miłości ojczyzny jest stare jak ojczyzny, prawda, jak to poczucie wspólnoty. W przypadku polskim sięga co najmniej mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem. Ale wracam do pojęcia patrioty, tego nowoczesnego patrioty, tak jak definiuje go Lindę w roku 1809. Patriota, cytuję, gorliwy o dobro ojczyzny obywatel, przy ojczyźnie jakoby przy swojej własności obstawający. Widzicie Państwo, znowu konsekwentnie jest to poczucie, jestem współwłaścicielem, tak jak w przypadku domu, który mogę przekazać w spadku dalej. Nie namiotu, ale domu, który zbudowali moi przodkowie, który ja dostałem i który chcę przekazać dalej. To samo jest z ojczyzną. Przy swojej własności obstaję. Stąd właśnie z tego poczucia własności wynika zobowiązanie, ciężar odpowiedzialności, by przekazać tę wartość dalej, kolejnym generacjom, dzieciom. Wyzuci z tej własności stajemy się w łańcuchu pokoleń nikim. Idąc tropem zapisanym w starych słownikach, natkniemy się w następnym, wileńskim słowniku języka polskiego z 1861 roku, na dylemat wpisany w nasze pojmowanie ojczyzny. Słownik ten podaje dwa znaczenia pojęcia ojczyzna. Ojczyzna, jeden, kraj, ziemia, na której się kto rodził,
razem z wziętą z rodziną, sąsiadami, całym narodem, zwyczajami, prawami, obyczajami. A więc ojczyzna to kraj, ziemia, razem z rodziną, sąsiadami, narodem, zwyczajami, prawami, obyczajami. I jako przykłady użycia tego słowa daje słownik Wileński: kochać ojczyznę, zaszczyt przynosić ojczyźnie, zdrajca ojczyzny, czy użycia słowa ojczyzna. Ale jest drugie znaczenie, które wymienia słownik Wileński. Miejsce przyszłego życia na drugim świecie. Niebo jest ojczyzną naszą, no bo mamy Ojca w niebie i tam zmierzamy, tam jest ta najważniejsza ojczyzna. Mamy więc dwie ojczyzny i możemy mieć dwa patriotyzmy, ale nie te, o których pisał w swoim głośnym niegdyś eseju Jan Józef Lipski, przeciwstawiający dobry patriotyzm i zły. Nie, w tym znaczeniu, które przypomina słownik Wileński, jeden patriotyzm to ten, który opiera się na założeniu nieprzezwyciężonego konfliktu między dwoma ojczyznami, ziemską po ojcach i dziadach i niebieską po ojcu przez duże O. Tego rodzaju patriotyzm, który mówi o konflikcie między tymi dwoma ojczyznami, jest ostatecznie ideologią. Wyborem przeciw niebieskiej ojczyźnie, przeciw zapisanym w jej obietnicy nakazom chrześcijańskiej etyki. Jako nieuchronny opisał ten konflikt po raz pierwszy w nowożytnym świecie Niccolo Machiavelli i wybrał służbę ziemskiemu księciu, ziemskiej ojczyźnie, przeciwko Bogu, przeciwko niebieskiej ojczyźnie. Szydził z niej, z tej drugiej, a tę pierwszą traktował bardzo poważnie. Bardzo wielu myślicieli po nim uznało tę nieuchronność i potwierdziło ją w swoich dziełach, a jeszcze więcej czynnych polityków w swoim postępowaniu. Jest jednak drugi patriotyzm, który wskazuje na potrzebę ciągłego szukania zgody między miłością tej ziemi, na której się kto rodził, razem wziętej z rodziną, sąsiadami, całym narodem, i dziedzictwem ojca wszystkich ludzi. Patriotyzm, który próbuje łagodzić antagonizm między światem polityki i światem chrześcijańskiej moralności. Wynika z niego nakaz stałej pracy nad jakością tego ziemskiego dziedzictwa, które otrzymujemy w spadku. By pracować nad jego poprawą, musimy mieć świadomość, że jest ono niedoskonałe. Ale nie możemy też poprawiać bez szacunku dla tego, cośmy w spadku otrzymali, bez miłości do ojcowizny. Tę współzależność celnie ujęło pisane na pograniczu romantyzmu i pozytywizmu hasło, o 4 lata młodsze od definicji słownika Wileńskiego, hasło z Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z 1865 roku. Cytuję. Patriotyzm, uczucie miłości ojczyzny, objawiające się godnie w światłym pojmowaniu jej zalet, zarazem też niedostatków, w gorliwej obronie pierwszych, a usilnym dążeniu usunięcia drugich. Ktoś, kto nie widzi w ojczyźnie żadnych zalet, bezpardonowi krytycy polskiej tradycji, zatruci głupią wobec niej pogardą czy lekceważeniem, tracą przez to i zdolność, i prawo do wskazywania jej niedostatków, do ich usuwania, bo niszczą wszystko. Dlatego warto zapamiętać tę definicję Orgelbranda. Mamy prawo widzieć niedostatki, a nawet obowiązek dostrzegać niedostatki naszej ojczyzny, ale tylko po to, by usilnie dążyć do usunięcia tych niedostatków i cały czas godnie przedstawiać sobie, swoim dzieciom, światu zalety, to co dobre w naszej ojczyźnie, w jej dziedzictwie. Te definicyjne zabawy, które tutaj przypominam, pozwolę sobie zamknąć jeszcze jednym odwołaniem do słownika już z początku XX wieku, do słownika Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwieckiego z roku 1908, tom 4. Tam słowo patria, ojczyzna, pojawia się obok takiego hasła. Patria,
1. Znak mierniczy, triangulacyjny, umieszczony pospolicie na najwyższych punktach w okolicy. Wieża triangulacyjna. Po drugie, przenośnie przedmiot dużych rozmiarów. Tak, ojczyzna to jest duża rzecz. Punkt orientacyjny, z którego możemy zobaczyć siebie, sens swojego życia. Ta perspektywa, którą daje świadomość dziedziczenia, obowiązek z tym związany i podjęcie wyboru nieodrzucenia tego dziedzictwa, jest czymś, co rozwija się, jak powiedziałem, wraz z poczuciem współgospodarzenia, współwłasności tej szerszej politycznej wspólnoty. W polskiej polis, polskiej wspólnocie politycznej, to się rozwija oczywiście od dynastii panującej, od Piastów, poprzez lud rozumiany jako rycerstwo, szlachtę, która wywalcza dla siebie, podobnie jak duchowieństwo, przywileje, które ostatecznie dają im, tym licznym dwóm warstwom, prawo współgospodarzenia w Polsce. Oni stają się obywatelami już w czasach mistrza Wincentego 800 lat temu, co on pięknie opisuje w swoich słowach o miłości ojczyzny, która silna jest jak śmierć. Ta perspektywa oczywiście dzisiaj wydaje się za wąska, no bo jak to? To tylko dwie grupy uprzywilejowane? No wiemy, że tak było, że nigdzie nie było lepiej, co nie wystarczy do obalenia zarzutów, które dzisiaj wciąż są podnoszone, a historycznie przez kolejne książki. Najpierw mieliśmy książki o ucisku feudalnym chłopów, teraz wyparły je już, bo to się szybko zmienia z roku na rok, takie są prawa rynku, cierpienia chłopek. I słusznie, bo oczywiście chłopki cierpiały bardziej, ale jestem pewien, że za rok pojawi się znacznie bardziej poczytna książka o cierpieniu inwentarza żywego, bo ten cierpiał dużo bardziej i od chłopów, i od chłopek. I mówię to bez szyderstwa, po prostu taka jest logika teorii krytycznej, to znaczy szukamy tych, którzy cierpią bardziej i tak będzie. Ale abstrahując od tego rodzaju ideologicznych szaleństw, prawdą jest, że jeżeli przyjmujemy, a tak przyjmujemy jako chrześcijanie, że wszyscy ludzie są obdarzeni jednakową godnością i każdy z nas oczywiście może ją zmarnować, to nadanie praw współobywatelskich we wspólnym domu wydaje się słusznym kierunkiem i rzeczywiście tak się dzieje. Może za wolno, może nie tak efektywnie, jakbyśmy chcieli w naszej wspólnocie politycznej, ale przecież tymi krokami, które trzeba przypomnieć tutaj ważnymi, jest dopuszczenie mieszczan do stanu obywatelskiego w czasach Sejmu czteroletniego i ta obietnica złożona w Konstytucji 3 maja, a już nie mogąca być rozwiniętą poprzez rozbiór, obietnica wzięcia stanu włościańskiego pod opiekę prawa, a potem już przez romantyków przemieniona w wizję uobywatelnienia wszystkich, to znaczy jakby przekształcenia wszystkich, a więc przede wszystkim najliczniejszego stanu chłopskiego w obywateli. Władze zaborcze przeprowadzają ten akt, można tak powiedzieć, rozłożony oczywiście w czasie, w interakcji z powstańcami. Powstańcy obiecują tutaj pewne ulgi, czy to w Powstaniu Krakowskim w 1846, czy uobywatelnie wcześniej oczywiście Kościuszko, czy wreszcie Powstanie Styczniowe. Odpowiadają na to zaborcy, obiecując jeszcze więcej chłopom i dając, bo mogli, w sensie materialnym, mieli do tego siły instytucjonalne. I w ten sposób chłopi stawali się ludźmi wolnymi, ale nie obywatelami swojego kraju, bo oczywiście obywatelami Rosji być nie mogli, bo nie było żadnej instytucji przedstawicielskiej w despotycznym państwie rosyjskim. I to, że chłopi, którzy stali się ludźmi wolnymi pod zaborami, poczuli się uczestnikami polskiego domu, jest efektem pracy polskiego inteligenta, księdza, świeckiego inteligenta, wszystko jedno z jakich zawodów przychodzącego, który intensywnie zabiegał o to, organizował siebie i poświęcał swój czas na to, ażeby
chłopów przekonać do polskości. Te rozmaite towarzystwa oświaty ludowej, te przerabiane na czytanki streszczenia pana Tadeusza, te czytane nieumiejącym czytać stronice trylogii Sienkiewicza, to wszystko miało tutaj swoje ogromne znaczenie. To, że w 1918 roku był już naród obywateli niedoskonały, bo żaden nie jest doskonały, ale taki, który w ogromnym procencie, wyższym znacznie niż w wyborach sprzed dwóch dni, wziął udział w wyborach pierwszych do Sejmu Ustawodawczego. To weźmy pod uwagę. Ta w dużej części niepiśmienna jeszcze masa mieszkańców ziemi, na których można było przeprowadzić wybory w styczniu 1919 roku. Kobiety jako dziewiąty kraj na świecie właśnie w Polsce tutaj mogły także wziąć pełnoprawny udział w tych wyborach. Ten poziom udziału w wyborach był wyższy niż obecnie. To też warto przypomnieć. Otóż to uobywatelnienie, to poczucie współgospodarowania Polską osiąga niewątpliwie swój moment szczytowy w II Rzeczpospolitej, pamiętając, to trzeba przypomnieć, o wieloetnicznej i pełnej konfliktów wewnętrznych w strukturze wewnętrznej Rzeczpospolitej. Nie wszyscy, Ukraińcy, Niemcy, Żydzi chcieli i nie wszyscy, taka jest prawda, w pełni mogli być przy określonej polityce, określonych rządów, różne to były polityki, różne rządy w okresie II Rzeczpospolitej, nie wszyscy mogli być w pełnym sensie obywatelami, czy czuć się, bo formalnie wszyscy mogli być, ale czuć się współobywatelami. Ta szkoła II Rzeczpospolitej, która była szkołą najbardziej patriotyczną w historii wychowania i która dała pokolenie ludzi walczących z takim poświęceniem i w tak niezwykłym procencie, przecież kilkanaście procent naprawdę bezpośrednio wzięło udział z całego społeczeństwa w walce z narażeniem życia o tę niepodległość w II wojnie światowej. W mało którym, a może w żadnym społeczeństwie nie było tak wysokiego procentu ludzi zaangażowanych w walkę z narażeniem życia, jeszcze raz to podkreślę, o ojczyznę. Otóż to wszystko zostało przytłumione przez komunistyczne zniewolenie, przypominające w jakiejś mierze czasy zaborów, pod jakimiś względami, ale pod innymi oczywiście różne. Nie ma tu miejsca i nie jest to okazja, żeby szczegółowo te różnice i podobieństwa analizować. Ale przecież niosła nas nadzieja, zwłaszcza po 1956 roku, a tym bardziej po roku 1978, po wyborze Jana Pawła, że odzyskamy nasz dom, że odzyskamy naszą ojczyznę. I do tej metaforyki domu, ojczyzny przecież Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, polecałem wśród lektur, że tak powiem, towarzyszących temu wykładowi i jeszcze raz to powtórzę, nie będę analizował tego utworu, myśląc ojczyzna, ten poemat Karola Wojtyły jest niewątpliwie jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych prób zdefiniowania tego domu, szerszego polskiego domu, który Karol Wojtyła chciał odzyskać, odbudować, upiększać i odsłonić jego piękno innym. I tak było przecież w naszym, czy w naszych pokoleniach. Ale jednocześnie towarzyszy temu zjawisko inne, zjawisko takie, które albo wiązało się ze zdradą świadomą tej wspólnoty, ona miała różne oblicza od Targowicy, o tym będziemy mówili nie dzisiaj. W wieku XVIII to na przykład symbolem jest Targowica, byli przecież zdrajcy w roku 1920, przecież była Polska Armia Czerwona, mało kto o tym pamięta, ale formowana była taka armia, która miała iść na Warszawę. Nie wyszła poza stadium kilku kompanii, ale ochotników byłoby więcej na pewno. Może kilka, może kilkanaście tysięcy. No i wiadomo, że jeszcze liczniejszy będzie ten legion po II wojnie światowej, tych, którzy, no powiedzmy, inaczej będą rozumieli swój patriotyzm, tak jak Mieczysław Moczar to ujął w słynnej formule.
że to zależy od tego, co powie Moskwa. Moskwa powie, że nasza ojczyzna jest tu, to jest tu. Moskwa powie, że nasza ojczyzna jest na Atlantyku, to na Atlantyku jest nasza ojczyzna. Tak mówił prawdziwy internacjonalista, nie kosmopolita, tylko internacjonalista, bo tak się to wtedy nazywało. Ale jednocześnie narastało to właśnie poczucie znużenia stratami oczywistymi, strasznymi, hekatombą prawdziwą, która dotykała przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale w bardzo dużym stopniu, w II wojnie światowej jednak słowo przede wszystkim jest na miejscu, inteligencję. Tych, którzy stworzyli ten naród w dużym stopniu, pełny naród. Oni byli w związku z tym najbardziej bezwzględnie niszczeni przez wrogów tego narodu zewnętrznych. Przypominamy oczywiście Katyń, przypominamy zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu, ale zapominamy na przykład o akcji, która jest porównywalna w kształcie i przebiegu, a ściśle wymierzona i w skali właśnie w inteligencję. Nie mam tu na myśli tej ogólnej inteligencji akcjon zrobionej przez Niemców 39-40, ale mam na myśli zbrodnię pomorską. Jak mało ludzi kojarzy to pojęcie. A przecież 40 tysięcy ludzi, sąsiedzi niemieccy, zabili od września do grudnia 39 roku na Pomorzu. Sąsiedzi. Dokładnie takimi samymi metodami jak Ukraińcy na Wołyniu. Tylko o Wołyniu słyszymy i słusznie przypomina się to, a o zbrodni pomorskiej dokonanej przez niemieckich sąsiadów nie słyszymy, mało słyszymy. Główną ofiarą padali oczywiście inteligenci, wszyscy, których można było dopaść. Najpierw księża, potem nauczyciele, urzędnicy. Tego rodzaju hekatomba, niezależnie od tego, czy z rąk niemieckich, sowieckich, ukraińskich, czy jakichkolwiek innych, skojarzona jeszcze w dodatku z powstaniem warszawskim, które zaczęto oskarżać o bezrozumność, o głupotę, zaczęła odradzać się po 1956 roku w duchu przekonania, które wyrazi 30 lat później właśnie Donald Tusk. Polskość to nienormalność, ucieknijmy od tego. To są, no, to jest powiedziałbym kabaretowa kultura odreagowania na traumę wojny. Kabaretów śmiesznych, doskonałych, bardzo dobrze się przecież bawiliśmy przy nich, czy możemy bawić dzisiaj, tych, które po 1956 roku powstają na Wybrzeżu, w Krakowie, w Warszawie. Poczujmy się lekko wreszcie, już dość tej martyrologii, tego właśnie cierpienia, cierpiętnictwa, jak się zastępuje pamięć o prawdziwym cierpieniu takim pogardliwym określeniem. I ta zrozumiała poniekąd chęć ucieczki od cierpienia, świetnie to zresztą odmalował, o tym już mówiłem kilkakrotnie, ale nawiążę, bo uważam, że to jest niesamowicie wymowna scena. Czesław Miłosz, właściwie Jerzy Andrzejewski, bo to on opisywał to spotkanie z Miłoszem i Wyką, kiedy w czasie okupacji przyjechali do Krakowa i odwiedzili kryptę zasłużonych na skałce, tej, w której zresztą paradoksalnie, czy o ironio, spoczął Miłosz. O ironio, ponieważ uciekli wtedy stamtąd z przerażeniem, żeby od tej zatęchłej, strupieszałej atmosfery polskiego patriotyzmu uciec. Dookoła były same hitlerowskie flagi oczywiście, ale ta bliskość Wawelu, skałka, to wszystko było dla nich nieznośnym ciężarem, od którego chcieli uciec w 1943 roku, prawda? No to jest odruch jakoś zrozumiały i on nie przez wszystkich podzielany. Naturalnie jest takie kontrastowe wspomnienie młodego Herberta, który ze Lwowa wyrzucony przyjeżdża do Krakowa i pierwsze co kieruje się właśnie na skałkę tam. No nie po to, żeby uciekać, tylko żeby się zanurzyć w tej atmosferze polskości. Więc różnie to może być przyjmowane, ale to właśnie ta druga reakcja ucieczki od polskości jako zobowiązania, ojarzmienia, ojuczenia tą ojczyzną jest coraz bardziej powszechne. Wśród inteligencji właśnie. Otóż nie byłoby to zjawisko zrozumiałe, w pełni zrozumiałe, gdyby nie historia i prehistoria tego odruchu ucieczki od domu, ucieczki od ojczyzny. Ucieczka od domu wiemy, młodzi uciekają z domu, zakładają swoje gniazda. Dom można potraktować tak, jak Szekspir nazwał Danię. Dania jest więzieniem, dom jest więzieniem, prawda?
Więc uciekamy z tego więzienia, wybieramy wolność przeciwko domowi, wolność od domu, wolność od ojczyzny, czy się nazywa Dania, Polska, czy jakakolwiek inna. Ten odruch jest odruchem właśnie takim młodzieńczym. Świat może być dla nas domem, nie musi dom być światem. To oczywiście różnie w różnych epokach życia ludzkiego, także tych bohaterów, których wymieniłem, się mogło przejawiać. Ale niewątpliwie te dwie reakcje na pojęcie domu i rzeczywistość domu i ojczyzny występują w nas, w naszych wspólnotach, wśród naszych bliskich, znajomych, w naszej historii. Ale to, co łączy się w sposób szczególny z doświadczeniem polskim, czy raczej naszej części Europy, to jest poczucie pewnego rodzaju kompleksu. Kompleksu, który będziemy leczyli sobie chęcią ucieczki z gorszego świata do lepszego świata. Tu jest gorszy świat, a lepszy jest na zachodzie. Kiedy się to, i to nie mam na myśli lepszości materialnej, że tak powiem, awansu materialnego. Mam na myśli kompleks zasadniczy, kompleks, który można nazwać właśnie cywilizacyjnym słowem już z XVIII wieku. Otóż pozwalam sobie zatrzymać się na tym, i to już będzie ostatni przystanek tej może długiej i zbyt meandrycznej refleksji, ale po to właśnie, żebyśmy spojrzeli także na to, co się dzieje u nas w Polsce teraz, w roku 2023, z trochę głębszej perspektywy. Otóż zakończę przypomnieniem czasów, w których moim zdaniem ten kompleks się tworzy. Ten kompleks, który zbudował karierę Platformy Obywatelskiej, który zbudował skuteczność medialną tej formacji, która szczyciła się jako swoim czołowym, jak się to dzisiaj mówi, influencerem, gwiazdą telewizyjną, która wsadzała flagę polską w psią kupę. To właśnie zbudowanie tego rodzaju mentalności, w której tego rodzaju gest nie spotyka się z potępieniem, ale spotyka się z powszechnym aplauzem, rozumiem, że nie naszym. Rozumiem, że z potępieniem dużej części, czy krytyką dużej części naszego społeczeństwa. Ale rosnąca część naszego społeczeństwa w latach 90., 2000 niewątpliwie przyjmowała ten gest albo z obojętnością, albo z aprobatą, jako gest emancypacyjny, że użyję współcześnie używanego i nadużywanego słowa. Otóż to nie zrodziło się wtedy, w roku, tam nie wiem, 90. którymś, w telewizji TVN czy gdzieś. To ma znacznie głębsze korzenie. Otóż próbował opisać te korzenie amerykański historyk Larry Wolf w książce, która niedawno dopiero została tłumaczona na język polski. Bardzo ją polecam, chyba nie po raz pierwszy na tych wykładach, ale chyba po raz pierwszy mogę powiedzieć o tym, że istnieje już przekład polski. Książka, która wyszła po raz pierwszy w 90., chyba pierwszym czy drugim roku w Stanfordzie, w Kalifornii, Inventing Eastern Europe, wymyślając wschodnią Europę. Wolf opisuje proces konstruowania wyobrażenia naszej części Europy jako zacofanej dziury, z której jedyną szansą awansu jest wydostać się na zachód, być bliżej zachodu. Tyle, że Wolf robi to w szczególny sposób, to znaczy przedstawia wyobrażenie Europy Wschodniej jako krainy zacofania, jako rezultat procesu intelektualnego, który dokonuje się na Zachodzie. Wymyślili pojęcie Europy Wschodniej, tej gorszej, którą trzeba pouczać, do której trzeba wysyłać nauczycieli, kontrolerów wyborów, terapeutów, którzy będą nas ze złej pamięci leczyć lub ze złych emocji. To jest według Wolfa dziedzictwo oświecenia. Myśli zwłaszcza francuskich, także niemieckich filozofów, takich jak Voltaire, Baron Grimm, Diderot, którzy Europę Wschodnią przedstawiają właśnie jako ten obszar niecywilizowany, półcywilizowany, obszar, który dopiero może być podciągnięty dzięki wysiłkowi twórczemu Zachodu. Obszar, na który można aplikować różnego rodzaju techniki wychowawcze idące ze szkoły, czy z instytucji politycznych gdzieś w Paryżu, Brukseli czy Berlinie.
Oczywiście w wieku XIX to się pogłębia, to z kolei ten sam Larry Wolf w świetnej książce, bardzo też Państwu polecam, też chyba została przetłumaczona na język polski, o wyobrażeniu Galicji. Pokazuje, jak niemieccy z Austro-Węgier, z Austrii, pisarze w wieku XIX konstruują to wyobrażenie Galicji jako kraju dzikości absolutnej. Halb Azien, prawda, pół Azja, do której się jeździ, żeby zobaczyć, jak wyglądają wszy i kołtun polski, prawda. No to jest przedłużenie tego samego modelu z encyklopedii francuskiej z połowy XVIII wieku, gdzie pojawia się jako bardzo obszerne, poważne hasło, kluczowe dla zrozumienia tego, czym jest Polska, osobne hasło. To hasło to oczywiście plika polonika, czyli kołtun polski. Ten właśnie zawszony, charakteryzujący przeciętnego mieszkańca Polski kołtun, na głowie szlachcica oczywiście. Ta wizja, którą przedstawił Wolf, jest charakterystycznie zachodnia, warta korekty, ponieważ bierze ona pod uwagę zachodni punkt widzenia. Ale jak to widzieli sami mieszkańcy tego regionu? To jest ciekawe i tego nikt nie zbadał. Wpadłem na ten pomysł, przepraszam, że tak mówię, egocentrycznie, ale akurat skończyłem tom 6 Dziejów Polski, który pewnie gdzieś za 3 tygodnie może będzie już wydany. I ten tom obejmuje wydarzenia lat 1632-1673, czyli od początku panowania Władysława IV, triumfu pod Smoleńskiem odniesionego po upadek Kamieńca Podolskiego i zwycięską bitwę pod Chocimiem, która jednakże niczego nie odzyskała, ten z 1673. To jest czas, w którym dostrzegłem, analizując źródła, próbując poznać bliżej tę epokę, to jest czas narodzin Europy Wschodniej w głowach naszych elit. To jest czas narodzin tej postawy, która dzisiaj zżera mieszkańców wielkich miast najczęściej, która sprawia, że tacy, a nie inni influencerzy, telewizje, media są przeważające, jeśli nie dominujące, absolutnie to przeważające. Co takiego stało się wtedy? No, stała się tragedia, nie miejsce tu, żeby wnikać w jej genezę. Odsyłam do tego tomu właśnie 6, czy do innych opracowań oczywiście lepszych, bardziej fachowych na tę samą epokę nakierowanych. Chodzi mi o to, że potop był zjawiskiem tak niszczącym, jak nie zdajemy sobie z tego sprawy współcześnie, ale możecie mi Państwo uwierzyć na słowo historyka, amatora, ale jednak historyka, że żadne z doświadczeń, które przeszły przez dzieje Polski, nie było tak niszczące jak potop mierzony od 1648 roku, od powstania Chmielnickiego do 1660, do pokoju w Oliwie, czyli potop kozacko-moskiewsko-szwedzko-siedmiogrodzki. Ludność Polski zmniejszyła się o mniej więcej 1/4, 1/3 w ciągu tego potopu i praktycznie każdy dom w Polsce został nim dotknięty. Nie w przenośni, tylko dosłownie. Pod każdą chłopską chałupę, pod każdy chłopski dach weszli najeźdźcy, czy to z północy Szwedzi, czy z Brandenburgii, czy ze wschodu, z Moskwy, czy z południa, z Siedmiogrodu, czy kozacy na południowym wschodzie i wywrócili ten dach, żeby sprawdzić, czy tam nie ma coś do zrabowania, do zniszczenia, do spalenia. Czy dach chłopski, czy pałac, nawet jeśli był to pałac kolaborantów, czy to moskiewskich, czy szwedzkich. Więc było to doświadczenie straszne i łamiące bardzo ważną część definicji domu. Dom ma być miejscem bezpiecznym. Mury po to budujemy, żebyśmy mogli czuć się w nich bezpiecznie. Okazało się, że Rzeczpospolita nie spełniła najważniejszej funkcji domu. Nie ochroniła przed zagrożeniem zewnętrznym swoich mieszkańców. A wcześniej chroniła doskonale, no bo gdzieś tam na peryferiach południowo-wschodnich oczywiście pojawiali się Tatarzy, gdzieś tam Moskale próbowali wtargnąć pod Smoleńsk,
ale w Wielkopolsce, na Mazowszu, w Małopolsce nikt wroga zewnętrznego nie oglądał od kilkuset lat. A nagle wszystko to się zawaliło. Niesamowitym zrywem, który jest wart oczywiście pamięci i o tym mówię, to analizuję znaczenie tego zrywu, uwolniła się Rzeczpospolita od zupełnej zagłady, która nastąpiła. Zupełna zagłada nastąpiła w 1655 roku. Nie było więcej wolnego skrawka na ziemi polskiej niż Lwów, Jasna Góra i okolice Żywiecczyzny. To wszystko, cała reszta terenu liczącej blisko 1 000 000 km² Rzeczpospolitej była zajęta przez obce wojska. Jeszcze Kamieniec Podolski, przepraszam, bo on też nie był okupowany, znaczy nie został zdobyty. No i Gdańsk. Gdańsk oczywiście na północy też się bronił do końca przed Szwedami. Otóż odzyskaliśmy Rzeczpospolitą, nasi przodkowie odzyskali Rzeczpospolitą, ale wraz z poczuciem zwątpienia we własne siły, no bo odzyskaliśmy, ale co, ledwo stoimy na nogach. Wszystko jest zniszczone, w perzyny obrócone. To może i słusznie trzeba zacząć rozważać, co jest złe w naszej wspólnocie. Trzeba to zacząć naprawiać. To jest słuszna myśl. Coś źle działało, skoro doszło do takiej katastrofy, pomyślmy o naprawie. Pojawiają się pomysły naprawcze, ale pojawia się także inna myśl. To jest czas, kiedy rozkwita po raz pierwszy pojęcie Zachodu jako oś podziału kulturowo-cywilizacyjnego w Europie. Nie było wcześniej takiego podziału. Wcześniej był podział na bogatą kulturowo, wpływającą na resztę Italię, czy szerzej południe, obszar Śródziemnomorza i dziką, barbarzyńską północ. To była oś do XVII wieku obowiązująca. Bardziej kulturalne południe, bardziej dzika północ. Nie kwestionowano tej osi dlatego, że nie łączyła się z tym dominacja polityczna. Italia nie dominowała nad Polską czy jakimkolwiek innym krajem, była podzielona wewnętrznie. Nie było tu więc połączenia dominacji kulturowej czy importów kulturowych z dominacją polityczną. W XVII wieku od kardynała Richelieu, od jego polityki raison d'état, racji stanu, skrajnie cynicznej i skrajnie skutecznej w eliminowaniu wrogów Francji, ale także w budowaniu prestiżu Francji jako stolicy kulturalnej, powołuje Akademię Francuską, wprowadza tę modę na francuskość jako pewien wzór kulturowy, nie sam Richelieu, a oczywiście także geniusz wielu tutaj i architektów, i twórców teatralnych, i poetów, i konstruktorów dworu. To wszystko właśnie tworzy stopniowo prestiż Francji, obok, rzecz jasna, przede wszystkim podbojów militarnych samego Ludwika XIV. To właśnie wtedy pojawia się to poczucie, to sięgnijmy tam. Stamtąd przyjdzie ratunek, stamtąd musimy wziąć wzory, no bo sami u siebie jesteśmy beznadziejni, nic nie zmienimy, nie poradzimy sobie. W stosunku do Niemiec nie było tego odruchu, bo Niemcy byli bezpośrednimi sąsiadami, księstwa niemieckie czy Habsburgowie, i w tej elicie, można powiedzieć, obywatelskiej, szlacheckiej Rzeczpospolitej nie było żadnej niemal pokusy, żeby iść za wzorem Niemiec. Bo Niemcy to naturalny rywal, polityczny rywal, Habsburgowie. W dodatku, z punktu widzenia kultury politycznej szlachty, kultury obywatelskiej, republikańskiej, Imperium Habsburskie jawiło się właśnie jako imperium, które pozbawiło wolności naszych sąsiadów Słowian, Czechów. Wszyscy ubolewali nad losem Czechów, którym właśnie obcięto głowę w XVII wieku. Prawda, austriackie imperium to zrobiło po bitwie pod Białą Górą w wojnie 30-letniej. No a Węgry też wcześniej straciły swoją wolność, którą teraz podzielili między siebie dwaj imperialni sułtani, czyli ten w Stambule i ten w Wiedniu. Tak na to patrzono i w związku z tym, chociaż silne były wpływy polityczne Habsburgów, także wpływy kulturowe na dworze Wazów, którzy byli no niezwykle blisko spokrewnieni z Habsburgami, ale
wśród szlachty nie było żadnej pokusy, żebyśmy poszli za wzorem niemieckim, bo Niemcy to rywal bezpośredni, zagrożenie geopolityczne. Natomiast pojawiło się to pojęcie Zachodu, który jest dalej i który w związku z tym będzie dla nas zbawczy, może być dla nas źródłem wzorów. Bez świadomości było to przyjmowane, że możemy stać się w ten sposób uprzedmiotowieni także politycznie przez Zachód. I tak się stało, przez Zachód rozumiany jako Francja, tak się stało właśnie w czasach, które opisuję w szóstym tomie, kiedy pojawia się partia tak zwanych malkontentów, tych, którzy nie są zadowoleni z króla Piasta, którzy nie chcą po prostu kontynuowania jakichś prób reformy w oparciu o własne zasoby, tylko przyjmują pozycję, jaką najlepiej streszcza starosta radomski Piotr Kochanowski. Nie miał nic wspólnego z tą wąsko rozumianą rodziną Kochanowski, chociaż z tej samej ziemi się wywodził, który w liście do ambasadora francuskiego w 1672 roku tak pisał. My decydujemy się nie tylko na przymierze z Francją, ale na wcielenie Królestwa Polskiego do Królestwa Francuskiego. Niech tylko jego najjaśniejsza arcychrześcijańska mość, czyli Ludwik XIV, raczy przyjąć rządy tak rozległego królestwa, albo sam bezpośrednio, albo przez wicekróla. Przeklinamy niepotrzebne prawa nasze, znosimy szkodliwe zwyczaje, chcemy żyć w ojczyźnie naszej podług wolności francuskiej. We Francji nie było żadnej wolności w tym czasie, to tylko tak gwoli przypomnienia. Oto cośmy z przyjaciółmi zbadali, pomiędzy sobą ułożyli i postanowili i za dobre uznali. Tak się złożyło, że wcieleniem Rzeczpospolitej do Francji, a nie jej kolonizacją, nie był Ludwik XIV zainteresowany, tylko był zainteresowany graniem Rzeczpospolitą, jak żetonem w grze dyplomatyczno-imperialnej, którą prowadził wtedy opanowanie nad Europą. Zawiódł tę partię francuską, na czele której był hetman Sobieski, prymas Prażmowski, którzy robili wtedy wszystko, żeby pogrążyć Rzeczpospolitą. Taka jest smutna prawda, przeczytacie o niej Państwo w tomie szóstym, kto zechce. Niezależnie od wielkich zasług hetmana Sobieskiego na polu militarnym, wojny z Turcją, był potwornym warchołem w życiu politycznym. Był doskonałym patronem dzisiejszej jeszcze opozycji totalnej, która robi wszystko, żeby zniszczyć własny rząd i związać się z tym awansem na Zachód. No zresztą miał już układ z ambasadorem francuskim, że w zamian za dom w Paryżu, dożywotnią pensję, iluś tysięcy liwrów rocznie i tytuł para Francji dla Marysieńki, ojca, a dla siebie także markiza francuskiego, Sobieski po prostu wyprowadzi się na zawsze z Polski do Francji. No szczęśliwie umarł Michał Korybut-Wiśniowiecki i Sobieski się nie wyprowadził i został królem w Polsce, który jednak próbował coś dobrego dla Polski zrobić. Ale w tym momencie właśnie przed objęciem tronu przez Sobieskiego pojawia się ta partia, nie to, że francuska, ale partia zorientowana na to, że z Polski już nic dobrego nie wyjdzie. To, co najlepszego można zrobić, to wyjechać z Polski. Sobieski chciał, ale nie wyjechał, nie zdążył. Ale ten, który będzie kontynuował działalność partii francuskiej za panowania Sobieskiego, wielki poeta zresztą, Jan Andrzej Morsztyn, jeden z najwybitniejszych poetów polskiego baroku, będzie do końca konsekwentny i nie tylko będzie starał się zniszczyć panowanie Sobieskiego, kiedy ten będzie już reprezentował rację stanu Rzeczpospolitej, będzie ją bronił, manewrował między różnymi możliwościami, jakie były wciąż jeszcze przed Rzeczpospolitą, to Morsztyn jako lider partii francuskiej, konsekwentnie podporządkowującą Polskę Zachodowi, wyjedzie po prostu, oskarżony o zdradę zresztą słusznie, do Francji, osiądzie tam, zmieni nazwisko i jego syn zginie w walce o chwałę Ludwika XIV już pod zupełnie innym pięknym francuskim nazwiskiem nad Renem. To jest wybór innej tożsamości, orientacji, która mówi uciekajmy stąd, bo po tych klęskach wszystkich, po tych ofiarach nic dobrego z Polski nie będzie. Ucieknijmy tam na Zachód, na wymarzony Zachód, w
którym jest wolność, taka wolność właśnie jak Ludwika XIV, opisywał to Piotr Kochanowski, chociaż no, wiemy, że to jest czas, kiedy właśnie Ludwik XIV likwiduje resztki tolerancji, wydaje zakaz funkcjonowania kalwinów, tej mniejszości, która jeszcze nawet za kardynała Richelieu miała pewne resztki praw zachowanych, a więc do skrajnie nietolerancyjnej, wykluczającej jakąkolwiek wolność obywatelską Francji, wybierają drogę ci, którzy chcą uciec ze swojego domu. Kończę te dzisiejsze rozważania jeszcze jednym przeciwstawieniem, byśmy wrócili może do tego ogólnego schematu rozwoju pojęcia domu i ojczyzny politycznej, w którym wspomniałem o polis greckiej jako takim domu politycznym, w którym współgospodarze decydują o jego losach aktualnych, o jego przyszłości i bronią tego domu wspólnego. Ale kiedy przychodzi ktoś dużo silniejszy, burzy polis, czyni z niej wydmuszkę i wszystkie decyzje polityczne dotyczące polis przenoszą się daleko, bardzo daleko, na dwór imperialny, to właśnie pojawia się pojęcie zamiast domu, pojęcie dworu. Nie w sensie dworu staropolskiego, dworku, tylko dworu jako ośrodka decyzji niezależnych od obywateli, w których toczy się życie dworskie. Na czym polega istota życia dworskiego? Najwspanialej opisuje to instytucja Wersalu, stworzona przez Ludwika XIV. Po co powstał Wersal? Po to, żeby zniszczyć pojęcie domu. Ludwik XIV chciał do końca zabrać wolność swoim elitom przez wyciągnięcie tej szlachty, arystokracji francuskiej z ich domów, gdzieś tam w Normandii, w Akwitanii. Wszyscy mają mieszkać w ciasnych pokoikach, w ciasnych małych pałacykach, nie pałacykach, tylko właśnie pokojach, przy Wersalu. Kilkanaście tysięcy ludzi, bo wszystko zależy, co dotyczy ich karier, od dworu, od tego, czy spojrzy na nich król, czy będą posuwali się w karierze, jaką zapewnia dowcip w języku francuskim, zabłyśnięcie na dworze, dostosowanie do aktualnej mody. To jest decydujące, nie racje intelektualne, tylko przybliżenie do dworu, dostosowanie do mód dworskich, które panują. To jest istota dworu i dworactwa. Dokładnie jesteśmy na antypodach domu. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w momencie wyboru między domem a dworactwem. Dziękuję bardzo.